No, witam. Udało mi się zakończyć potrzeby nowego Manchesteru. Po tym, jak ostatnia dostawa dotarła do miasta, w oczach mieszkańców nowego Manchesteru pojawiły się łzy wdzięczności. Zrobiliśmy, co było w naszej mocy. Teraz ich los zależy już tylko od nich samych. To potrzebny węgiel. Kapitanie, przyszedł mężczyzna z nowego Manchesteru. Tak, dostarczyliśmy im węgiel. Teraz dla siebie musimy zebrać 8 tysięcy. Coś strasznego się stało swoją drogą. Mam dwie udoskonalone kopalnie węgla i w ogóle zasuwamy, że hej. Mamy jeszcze 5 dni właśnie. Dlatego myślę, że już sobie resztę przekruzujemy wspólnie. Odrobina kurde spięcia, odrobina kurcze eksploracji. Jak widzicie, udało mi się zwiększyć bardzo wiele tego. W zasadzie całą mapę poza tym tutaj popękanym lodem, ale ten popękany lód naprawdę mam gdzieś. Prawa mi się kończą na dobrą sprawę, mogę zbudować im pub. Ten, to bardzo pomaga. Moje warsztaty zasuwają, kurczę, od 5 do 20. Ludzie są przez to troszkę... troszkę, nawet bardzo nieszczęśliwi, ale mam to w dupie, jeśli mam być szczery. Automatony zaraz zostaną ulepszone na full. Myślę, że damy radę uzbierać tego węgla. Biorąc pod uwagę, że zużycia jest kurde 4, ten, że ten, zużycia jest 560 na dzień, a wydobywamy 4000. W 2 dni powinniśmy się uwinąć, teoretycznie. Musiałem im dać te 4 automatony, nie? Ale czekaj. Zwiedzając jedno z tych rzeczy, nie wiem, czy w tym porzuconym sprzęcie nie znaleźliśmy trzech kurcze tych badziewi. Na pewno w obozie badaczy znaleźliśmy trochę. Tutaj wysłałem typa do składu zapasów wcześniej. Tutaj do wieży. Nie, w zwierzę znaleźliśmy Manchester. Tutaj mógłbym do tego popękanego lodu wysłać jeszcze ludzi, ale nie mam zamiaru. I tutaj. Tacie, odgarnąłem. Tacie ten. Odkryłem tego porzuconego dreadnoughta i odkryłem te dwie rzeczy. I to był błąd, kurczę, ponieważ nie zbadałem nigdy tych dwóch rzeczy i zolałem całkowicie tutaj eksplorację. A tutaj jest pełzacz śnieżny, on miał przy sobie kory i jestem prawie pewien, że w ruinach zakładu też znaleźliśmy trochę korów. Coś rdzeni parowych. Teraz mam cały czas jajo, ale sobie poradzę, myślę. Co tam? Niekończący się znój. Kapitanie, nasi mieszkańcy przez wiele dni na dłuższych zmianach to wysiły dwie rozniwa. Na Jezus, się zbulwersowali, no dobrze. O Jezu! No to się cieszę, kurwa. Czemu z automatu mi kurde zmieniłeś? Przecież to jest najgłupsza decyzja, jaką mogłeś zmienić! Jaką mogłeś zrobić, w sumie podjąć. Nieważne, o. Ten swoją drogą cały czas ten robotnik jeden żyje sobie w najlepsze. To czemu nie? Nieważne, wybudowałem pub, zmniejszyłem ten dzieje i cały ten badziewie się poprawia. Arka sadzonek. Tak, te arki cały czas też, kurczę. Będę musiał ulepszyć jeszcze generator. No myślę, co poradzimy. Co znowu? Tak. Ostateczny wysiłek, zabezpieczenie dla miasta. Mieszkańcy nowego Manchesteru są już bezpieczni, a my możemy znowu skupić się na naszej misji. Odwiedzili ci inżynierowie, którzy wcześniej wątpili w twoje decyzje. Kapitanie, przyznajmy, że nie zgadzaliśmy się z tobą, ale to już przeszłość. Teraz jesteśmy gotowi podjąć ostateczny wysiłek, by wypełnić naszą misję. No właśnie, widziałem przed chwilą. A, postawiłem tutaj to badziewie. Ono nie ma ogrzewać kopalni, ma kurde zapewniać tym zasranym głąbom zdolność do szybkiego przeładowania się. Tak samo nie zasuwają już do miasta. Tylko właśnie sobie zasysałem energię z tego gówna. Czasem jak... No, tu sobie zasuwali, ale tu już nie ma niestety. Nieważne. Tu nie ma, kurczę, głąba, bo musiałem oddać 4 automatony im. W sensie łącznie musiałem oddać im 4, 5, 6... 7 automatonów. No to trochę galancie, nie? Tak, w szklarni też nikogo nie ma, by diabła. Ale mamy jednego automatona bezrobotnego. No to boom. Tego możemy wysłać do cieplarni, przepraszam. Bo zapomniałem, że muszę utrzymać te 500 jednostek kurczę tego jedzenia. O Jezu. Kompletnie o tym zapomniałem. Przysięgam, jeśli ta gra mnie załatwi na koniec, to się pogniewamy. Dobra, dajmy kurczę tą podwójną, tą wiesz. 24-godzinną zmianę. Dobra, zajebiście.
co tam, większa moc. Tak, muszę ulepszyć generator jeszcze. Na szczęście mam jeszcze trochę czasu. Parę dni, bo raptem, ale... Spełniłem obietnicę, nie wiem co za obietnicę. Zimne domy chyba, czy coś na stylu. Martwię się, że kurczę, to nie wystarczy. Chociaż z drugiej strony naprawdę mam, jeśli mam wydobycia 4600, to myślę, że mogę spokojnie sobie ulepszać ten generator. Piękny poranek, to nie wie, piękne. Dobra, skoro oni się zbulwersowali, to zasuwajcie od 5 do którejś tam, bo kurwa, naprawdę potrzebujemy tego. A ci 24, dobra. Jakieś nawet te? Bimber, pewnie, czemu nie? Podawajcie bimber naszym ludziom. Przepraszam. Dobra, silniczki zmodernizowane, grzejemy dalej w takim razie. Wydajność, może nie, moc na początek. Nie, dobra, wydajność najpierw. Może zasięg? Nie, zasięg nam jest naprawdę niepotrzebny, na paradoksalnie. Może węzłów, że zasięg, żeby były wydajniejsze potem. Zasięg mnie nie interesuje, kurczę, węzłów, zaraz będę musiał go powyłączać. Co chwilę słyszę właśnie takie dźwięki dziwne. Że niby coś się stało, coś tam, coś tam. W każdym razie rozległe miasto dające bardzo niewielkie mające bardzo niewielkie szanse na przetrwanie burzy. Tak, odkryliśmy. Znaczy to już wiecie, nie? To już wiecie, to nieważne. W każdym razie odkryliśmy to miasto i. Trzeba było je poratować, bo się rozpaćkało. Bo by się rozpaćkało bez naszej pomocy. Tak, wydajniejsze niech będą, żeby nie zużywały tyle tego szajsu. Moc generatora, bo kurczę, jak mi przywali mocniejsze zimno, to może być słabo. Żarcia cały czas zdobywamy więc jest git. Jeden z naszych mieszkańców został poważnie raniony przez automaty, trzeba było dokonać amputacji. Tak, bo kurczę, doszedłem do wniosku, że wydajniejsze automatony są ważniejsze niż zdrowie moich ludzi, co jest trochę kurwa wredne i ten, ale taka jest prawda, no. Bo zawsze możemy stworzyć więcej, kurczę, tych. Dobra, tylko muszę jugglować, kurczę, właśnie tym ostatnim automatonem. Między tymi dwoma miejscami, między, kurczę, drewnem a tym, żeby trzymać balans w miarę. Bo te dwie cholery muszą wydobywać ten pieprzony węgiel. A ja chyba muszę wybudować więcej składów na węgiel. Dodatkowe 1000 mi się będzie ten, powinien być ok. Będzie 3 dni, kurwa, ale cały czas to jakoś wolno idzie strasznie. Badanie przerwane. Dobra, niech będzie. Pozwolę wam już na to. Chyba wręcz mało, że muszę od 5 zasuwać, nie? Wydajniejsze grzejniki? Nie, moc. Chociaż jeszcze może nie moc. Zasięg przede wszystkim, bo w fabryce ludzie marzną. Nie, zasięg mi nie jest potrzebny. Nie, absolutnie zasięg mi nie jest potrzebny. Chcę ulepszyć, kurczę, ten moc generatora. Teraz więcej węgla. Może jeszcze jeden składzik w takim razie. O! Ale bullshit, gra się kończy, kurczę, kiedy zbierzemy węgiel. Oto, co pozostawimy przyszłym pokoleniom. Uczyliśmy, co w naszej mocy, teraz możemy się tylko modlić. Miejmy nadzieję, że zrobiliśmy wystarczająco dużo. Uczyniliśmy, co w naszej mocy. Dobrze, to zobaczmy w takim razie, z czym się je ulepszony ten badziewie. Będziecie zobaczyć timelapse nowego, lepszego miasta. Byliśmy wybrańcami budowniczymi przyszłości. Ale zima z
zmusiła nas do podjęcia wyboru. Znaleźliśmy inne miasto. Bez szans wobec zimna. Postanowiliśmy pomóc. Ludzkie życie było ważniejsze. Uratowaliśmy wszystkie arki. Ale przede wszystkim ocaliliśmy nowy Manchester. Zaryzykowaliśmy i ocaliliśmy ludzkość. Niech to będzie nasze dziedzictwo. No, nie powiem, dużo przyjemniej, nieprawda? Nieprawda, cię? O Chryste, no dobrze. Udało się. Fadlan się nie ucieszy pewnie z tego zakończenia, ale chuj mu w dupę. Dobra. Zostało nam jeszcze jeden scenariusz. A mianowicie uchodźcy. Na początek spróbujemy sobie go przejść blind, a potem jak już będziemy wiedzieć, z czego je i pójdzie nam do dupy, to spróbujemy znowuż do niego podejść ponownie. Dobra. To byłem ja. Do zobaczenia w następnym... Maciej, przepraszam, to byłem ja, Stranger, albo Strangiel, zależy. I do zobaczenia w następnym scenariuszu. Pa, pa.